Z tych ostatnich umów, które podpisaliśmy, w mojej ocenie jedna z najważniejszych dróg, które ma duże obłożenie ruchem, to jest odcinek od Lubieszewa do granicy powiatu w Brzuskach. To jest odcinek ponad kilometr. Wiemy, że droga łącząca dwa powiaty, gdzie stanowi istotny dojazd do Mierzei, no, była w stanie technicznym bardzo złym. Podpisaliśmy umowę już na wykonanie. W poniedziałek jest przekazanie placu budowy, rozpoczynamy przebudowę. Termin wykonania, z tego co pamiętam, 90 dni, czyli w tym roku powinniśmy ten temat zakończyć. Kolejne odcinki do wykonania też w tym roku. To jest droga z Rybiny do Jantara w dwóch odcinkach, czyli od Rybiny, od torów kolejowych do zakrętu w Głobicy. I drugi odcinek to jest już w Jantarze od mostku do samego Jantara. Ta droga ma być przystosowana, poprawa jej nawierzchni, ale również przystosowana do ruchu rowerowego, bo jest to jeden z elementów, który pozwala rowerzystom dotrzeć na Mierzeję Wiślaną. No i dzisiaj dostaliśmy informację, że powiat nowodworski otrzymał dofinansowanie do przebudowy też bardzo zniszczonej drogi z Myszewka do Myszewa, tam jest odcinek około 2 km, też droga łącząca oba powiaty w stanie bardzo złym. Natomiast będziemy to robić w układzie zaprojektuj i wybuduj. Ogłosimy przetarg i liczymy na to, że w najbliższym czasie tą przebudowę nam się uda wykonać. No, konsekwentnie realizujemy przebudowy dróg. Robimy ich co prawda odcinkami, ale wiele. Stan tych dróg się poprawia, chociaż wiem, że są odcinki jeszcze, na które mieszkańcy narzekają. No, największy problem to jest droga Stróża-Mikoszewo. Wiemy o tym, problem znany już od wielu lat, tak powiem, w zasadzie od 3 lat. No cóż, nie ruszymy z tą drogą, dopóki ten pierwszy wstępny etap nie będzie uzgodniony przez konserwatora zabytków. Odpowiedzi niestety nie mamy. Co miesiąc piszemy w tej chwili pisma do prezydenta, do premiera, do ministrów, oczywiście do pana konserwatora, licząc na to, że dostaniemy ostateczne uzgodnienie tego pierwszego elementu, który nam pozwoli ogłosić przetarg na zaprojektowanie i przebudowę tej drogi. No tak to wygląda. Ja wiem, że mieszkańcy są z tego stanu rzeczy bardzo niezadowoleni. My również, muszę powiedzieć, dokładamy wszelkich starań, żeby tą drogę przebudować, natomiast bez tego elementu niestety nie ruszymy. To jest warunek konieczny do tego, żeby podjąć dalsze działania.